Cześć, z tej strony Mateusz. Dzisiejszy film będzie zupełnie inny. Będzie pewną przestrogą dla osób, które zaczynają, ponieważ wszyscy, którzy jesteśmy na YouTubie, którzy jesteśmy na Instagramie, którzy pokazujemy jakieś rzeczy, jesteśmy, chcąc czy nie, pewnym autorytetem. Nawet jeśli ktoś się obrazi i powie, że co to za autorytet internetowy, to jednak de facto jest, taka jest prawda. Jeśli ktoś ma zasięgi, jeśli ktoś ma pewien zasięg, jeśli kogoś oglądają, powiedzmy, młodzi ludzie w wieku, powiedzmy, 12-20 lat, którzy nie mają jeszcze wykształconej pewnej świadomości na temat siłowni, na temat zdrowego stylu życia, na temat dietetyki. I chciałem was dzisiaj przestrzec przed pewną rzeczą. Przed samym sobą, przed innymi youtuberami, przed ogólnymi trendami panującymi w świecie fitness. Słuchajcie, kiedyś interesowała nas tylko siła, sylwetka i tak dalej. Minęło parę lat, okazało się, że połowa osób jest kontuzjowanych, ma jakieś problemy. Z czego to wynika? To wynika z tego, że na YouTubie nie mówi się o bezpieczeństwie, zarówno o bezpieczeństwie psychicznym, jak i o bezpieczeństwie fizycznym. Nie mówi się o zaburzeniach odżywiania, nie mówi się o zaburzeniach związanych z problemami z kręgosłupem, z kontuzjami, ogólnie ze wszystkim związanym z treningiem, ponieważ to nie jest trendy. Mówi się tylko i wyłącznie o tym, jak mieć lepszą sylwetkę, jak mieć lepszą siłę, jak zmotywować kogoś. I powstało milion kanałów i łącznie ze mną, ja nie wywyższam się tutaj, powstało milion kanałów, którzy promują na YouTube to, jak lepiej wyglądać, jak mieć lepszą siłę, jak zmotywować innych. I kiedyś był taki trend, że motywowaliśmy do tego, żeby ludzie przełamywali swoje możliwości, żeby robili wszystko, dawaj jeszcze jedno powtórzenie, na masę, nie? It's all you, bro. I dokąd nas to zaprowadziło? Okazuje się, że wszystkie trendy, na przykład trend jedz co chcesz, czyli super forma na redukcji, jedząc tam chipsy, coś tam, to był taki przełom kiedyś, że o, jedzmy syf, bo liczą się tylko kalorie i na przykład nie zwracajmy uwagi na jakieś tam, wiadomo, byli ludzie, którzy mówili o tym inteligentnie, jak na przykład Lane Norton, inni ludzie od tego jakby IFM i byli też ludzie, którzy tak jakby nie rozumieli kontekstu i bardzo często była to właśnie młodzież, którzy chcieli po prostu się przypodobać innym, iść za tą masą, jedli co chcieli. Jak to się skończyło? To się skończyło tak, że ludzie się zastanawiali, jaki plan wybrać na redukcję, żeby ochronić masę mięśniową i ochronić siłę i odnośnie dietetyki interesował ich tylko plan żywieniowy, interesowała ich tylko dieta pod chudnięcie, pod zrobienie formy. Nie było nic odnośnie bezpieczeństwa. Jak to się skończyło? Skończyło się to tak, że osoby, które promowały robienie bardzo ciężkich ćwiczeń na redukcji, że zachowywanie siły, mimo wszystko robienie do upadku, do odciny, to jest prawdopodobnie czynnik numer jeden według mnie, który spowodował kontuzję u sporej części osób robiących hardkorowe treningi na redukcji. Ponieważ jest taka hipoteza, że na redukcji jesteśmy bardzo mocno osłabieni przez brak tkanki tłuszczowej, przez brak pożywienia, przez brak jakiegokolwiek sensu życia, zmotywowania, nie jesteśmy w stanie wystarczająco się zabezpieczyć. Dlatego naszym priorytetem przy treningu na redukcji nie powinna być sylwetka, nie powinno być zachowanie masy, zachowanie siły, tylko zachowanie pieprzonego bezpieczeństwa. Jeśli tego nie zachowamy, za 2-3 lata będziemy kontuzjowani i nie będziemy już ćwiczyć, niestety. Jeśli interesuje nas w dietetyce tylko i wyłącznie to, ile kalorii potrzebujemy do schudnięcia, ile makro, jakiego białka, mimo że to jest rzecz najważniejsza, tak, de facto na to o tym się teraz mówi, że nie liczy się jakieś tam głupoty, czy wybierzesz ketozę, czy wybierzesz olej kokosowy, ale wszystko to jest z perspektywy tylko i wyłącznie sylwetki, siły, natomiast nie jest z perspektywy zdrowia. Jednak nie mówi się o tych problemach fizycznych i psychicznych, takich jak na przykład zaburzenia odżywiania do takiego stopnia, że jesteś opętany tylko i wyłącznie liczeniem kalorii, że jesteś opętany ciągłym wpieprzaniem, ponieważ jesteś ciągle głodny po takiej redukcji, ponieważ ona zrywa twoją psychę. Wyobrażasz sobie, że przez najbliższe 50 lat będziesz liczył kalorie? Nie, to się nazywa ortoreksja. Jeśli liczysz dokładnie, ile mleka wlewasz do kawy, ile sera żółtego kładziesz na kanapkę, ponieważ musi to być wliczone w twój bilans, bo jeśli nie będzie wliczone w twój bilans, to cały twój dzień redukcji pójdzie w pizdu, to są właśnie zaburzenia odżywiania. To jest najszybsza naukowa droga do jakiejś tam, wiesz, powiedzmy poprawy sylwetki, że liczy się kalorie, makroskładniki. Ale czy wyobrażasz sobie, że przez najbliższe 50 lat będziesz liczył te kalorie? Ja sobie nie wyobrażam. Niestety. Dlatego ważne są zdrowe nawyki, o których tak wiele osób obecnie idziemy w tą stronę, że jednak wiele osób się odwraca od tego i mówi o zdrowych nawykach, o zdrowym podejściu do wszystkiego, o ogarnięciu życiowym. I niestety również, jeśli chodzi o plany treningowe, to mówi się o tym, jak zrobić plan na masę, jak zrobić plan na siłę, plan na rzeźbę, plan na redukcję. Nie mówi się o planie, żeby nie rozwalić się, być bezpiecznym. Ja również pozwoliłem sobie na trochę arogancji, jak zaczynałem prowadzić ten kanał 2 lata temu, że wtedy był taki trend na przykład, że sporo osób się, powiedzmy, tam rolowało godzinami, rozciągało godzinami,
i zarzucało się takim trenerom funkcjonalnym, że robią zbyt dużo funkcjonalności, natomiast za mało mają efektów. Tylko wiecie, co się przytrafiło? Że oni, okej, być może oni brakowali siły, bo byli zbyt funkcjonalni, natomiast brakowało im siły. Natomiast wszyscy meatheadzi, wszystkie zgredy internetowe z wielkimi bicepsami, robiące 300 kg martwym ciągu, niezależnie czy interesowała ich sylwetka, czy siła, doszli do tego, że to oni mają wystarczającą bazę siłową, ale wszyscy są kontuzjowani, ponieważ nie dbali nigdy o to, żeby pójść do pieprzonego fizjoterapeuty. Ile osób na YouTubie, których oglądacie, mówiło wam kiedykolwiek przez ostatnie 20 czy 30 filmów o słowie fizjoterapeuta? W stylu, byłem u fizjoterapeuty, polecam pójść do fizjoterapeuty i tak dalej. Często się o tym nie mówi. Mówi się tylko i wyłącznie o tym, jaki plan wybrać na masę. Czasem mówi się o tym, jak własnoręcznie dobrać jakieś tam ćwiczenia rehabilitacyjne, rozciągające i tak dalej. Ale może właśnie warto. W Polsce się zrobiła taka mentalność, że hejtujemy lekarzy. Bo to jest prawda. Bardzo wielu ortopedów zepsuło formę, życie wielu ludziom. Po prostu ich zepsuło, ponieważ nie mieli bladego pojęcia, jak się zabrać za osobę, która ćwiczy. Z reguły było albo nie ćwiczcie wcale, albo zastosujcie dziwne metody, które wam nie pomogą. Znam bardzo wiele osób, którym ortopedzi zniszczyli formę, zniszczyli zdrowie tak naprawdę. I w tym momencie mamy ten hejt na lekarzy. Natomiast nie bierzemy pod uwagę jednej rzeczy, że może oni są przydatni, że może pójście na rezonans magnetyczny jest potrzebny. I słuchajcie, jest taka osoba na YouTubie, która powiedziała, że ona nie pójdzie do lekarza przy bolących plecach, że po co to komu, nie zrobi sobie rezonansu, że lepiej się zająć innym sportem, ponieważ jeśli przy jakiejś tam czynności mnie nie boli, to znaczy, że problem wygasł. Okej, możesz odpuścić siłownię, to do każdego, kogo coś boli. Możecie odpuścić martwy ciąg, tak jak wam mówię jakieś zalecenia, tylko czy problem faktycznie zniknie? Okazuje się, że problem nie zniknie, ponieważ problem gdzieś jest, tylko jakby nie ma tego zapalnika. Za 10 lat pójdziesz znowu zrobić martwy ciąg i znowu się rozwalisz, czy znowu cię będą bolały plecy, ponieważ nie zadbałeś o rozwiązanie problemu. Dlatego warto iść do lekarza medycyny sportowej, do fizjoterapeuty. Warto, nawet jak cię nic nie boli, ale i tak może coś cię limitować. Za każdym razem, jak ja chodziłem do fizjoterapeuty, dowiadywałem się czegoś innego. I o rzeczach zupełnie jakby niepowiązanych z tymi rzeczami, z którym faktycznie miałem problem. Problem z łokciem, problem z łopatką, problem z kapturem, problem z kolanem. Wszystko jest często powiązane. I wszystko jest powiązane siecią połączeń, bo gdzieś tam coś jest spięte, tutaj coś jest za słabe i my tego nie widzimy. Niestety nikomu nie jestem w stanie ułożyć planu treningowego, który naprawia jakieś twoje rzeczy, o których nie mam pojęcia, bo często ty też nie masz o tym pojęcia. Dlatego warto połączyć to. I zarówno mamy teraz taką tendencję, że korzystamy z usług trenerów online. I to jest jak najbardziej spoko. Jednak taki trener może ci pomóc w super sylwetce, pomóc ci w docięciu, pomóc ci w mega sile, pomóc w starcie w zawodach, ale nie pomoże ci tak bezpośrednio w takiej naprawie prozdrowotnej. Może ci zalecić jakieś ćwiczenia rehabilitacyjne, rozciągające, rozluźniające, masaże, rolowanie i tak dalej. Jednak nie pomoże w kwestii odnalezienia tego problemu. Dlatego warto chodzić do fizjoterapeutów i warto rozwiązywać swoje problemy i nie liczyć, że one znikną, jeśli przestaniemy chodzić na siłownię. Warto uczyć się u najlepszych. Interesuje cię trójbój, zamów sobie wizytę u trenera personalnego, nie takiego zwykłego trenera personalnego, który nie wie, o co chodzi, ale u gościa, który trenuje trójbój faktycznie, który ogarnia podstawy ćwiczeń. Interesuje cię dwubój, to nie szukaj poradników w internecie, znaczy można, tak, ale to nie zapewni ci wszystkiego. Warto iść na zajęcia z podnoszenia ciężarów. Jest takich pełno na różnego rodzaju crossfitach, na różnego rodzaju sekcjach podnoszenia ciężarów klubowych. Warto iść tam i nauczyć się, ponieważ trener ci powie, co robisz źle, jakie masz błędy, powie ci, co masz naprawić, a niekoniecznie, jeśli oglądasz film na YouTubie, to nic z tego nie wyniesiesz. Wyniesiesz może, jak robić technicznie ruch, ale nie wyniesiesz tego, jakie błędy popełniasz, na co zwracać uwagę. O ile trójbój da się nauczyć przez internet, jest to o wiele prostsze, o tyle w dwuboju jest ten problem, że to nie jest takie łatwe. I tak samo jeśli zaczynamy kalistenikę, możemy oglądać dwóch gości, którzy tam coś tam robią na drążkach, świrują, pokazują progresję do pewnych różnych ćwiczeń. Natomiast jeśli nie zadbasz o to, żeby mieć jakiegoś ziomka, który cię nauczy poprawnej postawy, poprawnego trzymania ruchu, nie pójdziesz na zajęcia z gimnastyki, to prawdopodobnie znowu się rozwalisz. Może być kalistenika, która jest super bezpieczna pozornie, natomiast później okazuje się, że ćwiczenia gimnastyczne bez odpowiedniego przygotowania, bez jakichkolwiek podstaw
bo za podstawami siłowymi znowu są nieporozumieniem. I do czego tutaj dążę? Dążę do tego, że wszyscy chcemy tutaj promować wzorce takie jak wzmacniaj swoją siłę i będziesz kozacki, to jednak nie zapominajmy o tym, że poza siłą, poza sylwetką, poza dietą na masę czy na siłę, gdzie liczymy kalorie i białko, liczy się też coś jeszcze. Także po pierwsze, chodźmy do fizjoterapeutów, chodźmy do lekarzy sportowych, szukajmy problemów, które nas limitują. Chodźmy, umawiajmy się na treningi personalne, na sekcje trójboju, sekcje dwuboju, sekcje atletyki, sekcje nawet na crossficie są różnego rodzaju sekcje uczące ćwiczeń crossfitowych, takich jak chodzenie na rękach, bujanie się, ten tak zwany keeping pull-up, czy jakieś inne ćwiczenia. Nie bójmy się iść na to, ponieważ możemy być cały czas Januszami siłowni, cebulionami, którzy nie chcą wydać tej stówki czy dwóch na naukę czegoś, na poprawę swojego życia i w konsekwencji tak to się kończy, że jeśli ktoś jest tak zapatrzony w siebie, że liczy się tylko siła, liczy się tylko dowalenie ciężaru, liczy się kolejna seria na biceps, żeby urósł, liczy się kolejna ilość białka w prochu, żeby dobić na redukcji, no to taka osoba jest, no niestety, to będzie ograniczenie, które będzie nas limitować w przyszłości i powodowało problemy fizyczne i psychiczne, zdrowotne i wszelkiego rodzaju. Także to jest moje ostrzeżenie, nie interesujmy się tylko i wyłącznie siłą i sylwetką, ponieważ jest bardzo wiele innych rzeczy, o które musimy zadbać. To było tyle. Na dzisiaj, cześć. This, that, shit, better get lit when I give you that fire, light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that, shit, better get lit when I give you that fire.